zwłaszcza złych, które są wredne, wykrzywione, parszywe. Nie, to znaczy, że zelnik jest... Po prostu, wiesz, najgorszy jest zelnik. No nie, tajemnicza postać. Najgorszy moim zdaniem jest ten szef z tej stacji, tak? Tylko to jest tak wszystko płaskie, jednowymiarowe. No jedni nie mają racji, drudzy... To nie ma żadnego dramatu. Nie, tam jest zastosowany bardzo prosty zabieg. To znaczy, jest odwrócenie... prawda, bo po naszej stronie pojawiło się takie określenie sekta smoleńska w pewnym momencie, prawda? Tak żeśmy takiego określenia używali, obraźliwego. No i tamta strona próbuje to odwrócić. To znaczy sektą. Zwróćcie uwagę, że w tym filmie sektą są nazywani wszyscy ci, którzy nie wierzą w zamach. I są... Są tam takie postacie, na przykład jest mąż jednej z bohaterek, który mówi, ja nie dopuszczam żadnych nowych faktów, dlatego że ja chcę mieć uporządkowany świat. To znaczy, po tej drugiej stronie są albo cynicy, prawda, tacy jak Red Bat, albo idioci. No i kłopot z tym filmem rzeczywiście jest taki, że on nikogo nie przekona. No, on jest dla tych 20 mniej więcej procent, którzy... są przekonani, że były dwa wybuchy. Które to zresztą dwa wybuchy są tam wprost pokazane na końcu. Ten samolot się rozrywa. Prawda? Najpierw skrzydło odpada, a potem... Zresztą jest to dobrze pokazane akurat. Znaczy te efekty specjalne są zrobione nieźle. Natomiast znaczy nikogo nie przekona, dlatego że ludzie, którzy są niezdecydowani, poczują się po tej filmie moim zdaniem opluci. Dlatego że... właśnie dlatego, że zostali tam nazwani, prawda, sektą i dlatego, że zostali... dlatego, że ten film nie jest zniuansowany w żaden sposób. No to dobrze, ale pytanie jest podstawowe takie, bo dlaczego trochę gwoli wyjaśnienia a propos tego, co powiedział Rafał Kalukin, dlaczego się tym zajmujemy? Dlatego, że katastrofa smoleńska odegrała rzeczywiście dewastującą rolę, nie tylko ze względu na rozmiar tej wielkiej tragedii, ale także to, co się potem działo. To rzeczywiście odegrało wielką rolę w życiu publicznym Polski i Smoleńsk jest dość znaczącym elementem tej debaty i moja pierwsza myśl w tej sprawie była taka, żeby jakoś zaapelować do zwolenników teorii zamachu, żeby trochę odpuścili, że to jest tak dzielące Polskę strasznie, te oskarżenia wobec Tuska i Putina i wobec wszystkich, którzy nie wierzą w zamach, żeby naprawdę spuścili z tonu. Może też poczekali na to, co zrobi Antoni Macierewicz, a potem znowuż takie sprzeczne uczucia mną targały, potem pomyślałem sobie, no pewnie taki musiał powstać, żeby wszyscy zwolennicy teorii zamachu jakoś no przynajmniej nie mogli, nie byli w stanie powiedzieć, że coś jest zamiecione pod dywan, ktoś im nie dał głosu. No Antoni Krause im dał głos, to był głos niekoniunkturalny, widać, że on to wszystko szczerze wierzy. Wszystko to jest oczywiście zgodne idealnie z opowieścią Prawa i Sprawiedliwości, partii rządzącej, tak jak chce Jarosław Kaczyński. Powiedział, że dalej idzie ten film, on jest zbiorem wszystkich najbardiej skrajnych pomysłów, tak, bo nawet jest rozpylanie mgły. Nie, właśnie rozpylanie mgły. Że pojawia się samolot wcześniej, który coś zrzuca i prawda, no tak, to jest... No tak, to prawda, kto zna te wszystkie rzeczy? Tylko, że się możemy domyślać, że o to chodziło. A przede wszystkim jest Tusk z Putinem, którzy spiskują w celu zabicia prezydenta. Tak, to znaczy, i manipulowali media za pomocą cynicznych... Jeszcze z takim domysłem. Tak, za pomocą cynicznych zabiegów. Jest ta sugestia bardzo wyraźnie tam... Nie wiem, czy Agnieszko chcesz się wypowiedzieć, bo rozumiem, że nie widziałaś filmu, czytałaś recenzję zapewne tylko i oceny. Nie widziałam filmu dosyć świadomie, to znaczy, ponieważ ja nie oglądam filmów współczesnych, takich o wydarzeniach, które znam. To znaczy tak zaraz po wydarzeniu. Po prostu uważam, że zupełnie niewłaściwe, od początku tak uważałam, że to jest niewłaściwe narzędzie. Zrobienie, jeżeli ktoś chciał, trzeba było zrobić dokument fabularyzowany, bardzo można było, nie wiem jak to tam starannie odtworzyć przebieg, ale zrobienie z tego fabuły to po prostu to jest, mija się z celem, bo nie jesteśmy w stanie ktoś dzieło artystyczne teoretycznie opinii. A w takiej sytuacji nie można zrobić dzieła artystycznego w żaden sposób. To może po prostu, mnie zawsze zęby bolą, jak to oglądam, w związku z tym jak takie rzeczy oglądam, ludzi, których ja widziałam i tak dalej, więc to... Także stąd ja moje wielkie wątpliwości wynikały, tak samo, że na przykład Popiełuszki nie oglądałam, bo po prostu
jakby pamiętam tych wszystkich ludzi i nie bardzo mam ochotę oglądać ich taką kinową wersję. No a jeśli chodzi o tą, że tak powiem, o samą linię, no to jak rozumiem, no to była ta linia, która, że tak stała za, no tak właśnie ta zamachowa. Ja bardzo też nie lubię znowu tego, że wszyscy muszą wszystko wierzyć, no bo ja na przykład jestem agnostyk w tej sprawie, więc tak też się nie odnajduję się tu, czy ja wierzę w zamach, czy ja nie wierzę w zamach. Nie wiem, no ani nie wierzę, ani nie wierzę. Nie wykluczam, że może i mogło coś być, no znając Rosję, a znam ją nieźle, no nie jestem w stanie tego wykluczyć. A czy na pewno nie było? No nie, wiem, że na pewno był, też nie wiem. Także tutaj sytuacja dla mnie jest... No ale właśnie myślę, tutaj dalej muszę wam przerwać niestety, bo już jest czas na informację Radia Tok FM. To jest powtórka. Dominika Wielowiejska, to jest druga część dyskusji publicystów. W studiu Agnieszka Romaszewska-Guzy, szefowa telewizji Bielsat, Grzegorz Soczyński, Gazeta Wyborcza i Rafał Kaluki-Niusły. Ja chciałam porozmawiać o wczorajszej imprezie Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Kaczyński mówił tam między innymi, że ruszy w trasę po Polsce. Czytam teraz tekst Agaty Kądzińskiej w Wyborczej, a jesienią w każdym województwie powstaną struktury wyborcze, których mają się wykazać posłowie debiutanci przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Partia jest w okresie konsumowania zwycięstwa, a powinna myśleć o kolejnych wyborach, mówił. Nie wprost, ale jednak krytykował rząd Szydło. Wytykał, że mimo iż sondaże dla PiS są korzystne, to jednak partia nie dostała premii po zwycięskich wyborach w 2015 roku. Przypomniał, że PiS miał szczęście, bo gdyby do Sejmu weszła jakaś partia lewicowa, być może byłby w opozycji, a na pewno w jakiejś trudnej sytuacji. Krytykował, że do tej pory nie udało się realnego kierownictwa gospodarczego rządu przenieść do Ministerstwa Rozwoju, co było postulatem w kampanii. Bez wskazywania po nazwisku krytykował zmiany personalne w innych instytucjach publicznych. Mówił, że nie można zła na zło wymieniać, że zło na dobro powinno być zmienione. Być może chodziło o obsady w spółkach Skarbu Państwa, bo z jakiegoś powodu minister skarbu Dawid Jackiewicz nie wszedł ponownie do komitetu politycznego, opowiada jeden z działaczy PiS. Zmiany we władzach polegają głównie nie tylko na tym, że Dawid Jackiewicz nie znalazł się w tych władzach, ale chodziło o powołanie wiceszefów partii. Nie został wiceszefem partii ani Piotr Gliński, ani Mateusz Morawiecki. Oni znaleźli się w 30-osobowym gronie pod tytułem Komitet Polityczny. To grono ma o wiele mniejszy wpływ na to, co się dzieje w partii. I chciałam zapytać, jak oceniacie to wydarzenie, Grzegorz Soczyński? Zmiany w kierownictwie partii no, nie są jakieś przesadnie zaskakujące, poza dla mnie dosyć no jednak dziwnym awansem Błaszczaka. Też, znaczy bolesnym dla mnie, dlatego że to jest człowiek, który ostatnio wykazał się tak nieprawdopodobną, nie wiem, brakiem wyczucia, taktu. Nie chcę tego nazywać mocnymi słowami, bo jest bardzo dużo osób, które o tym mówią bardzo, bardzo mocno i uważam, że to jest niepotrzebne. Natomiast no, naprawdę to, co znaczy to kreowanie się na tego szeryfa, który prawda to otwarte. To, co Błaszczak ostatnio wyprawiał i mówił, było naprawdę kompromitujące. Natomiast skomentowałbym to, co mówił Jarosław Kaczyński na tym zamkniętym spotkaniu, bo to było bardzo istotne. Jarosław Kaczyński w pewnym sensie skrytykował dobrą zmianę. Jest to interesujące, zwłaszcza, że powiedział coś takiego, że no niby jest dobrze, ale mamy 40% i nie mamy tej nadwyżki, którą dostaje zwycięzca po wyborach. Tak, bo rzeczywiście w 2008 roku doszła do 50%, że to jest taka naturalna tendencja. Ja bym powiedział, że Jarosław Kaczyński ma rację. Brak nadwyżki bierze się ze stylu władzy i rzeczy, które PiS robił po wyborach, czyli z awantury o Trybunał Konstytucyjny i ze sposobu, w jaki jest ten konflikt prowadzony. Głównie stąd. To znaczy ludzie, którzy byliby skłonni, no może nie jakoś entuzjastycznie poprzeć PiS, ale w każdym razie docenić, prawda, te ich różne pomysły, zostali odtrąceni, prawda, zostali brutalnie odtrąceni przez tego typu brutalne działania, jeszcze ubrane w chamską retorykę, prawda, przecież to różne rzeczy można robić na miękko.
a to jest takie na rympa. I jak pamiętam, jak ty też pamiętasz, Dominika, przed wyborami Jarosław Kurski napisał taki komentarz, prawda, w gazecie, w którym krok po kroku, alarmistyczne bardzo, krok po kroku wyliczał, co PiS złego będzie robił po wyborach. I jak się później bierze to, co PiS robił, no to tak jakby oni realizowali, prawda, pomysły naczelnego Gazety Wyborczej. Więc tak jakby Jarosław Kaczyński przeczytał komentarz Jarosława Kurskiego i robił dokładnie to, co przed czym Jarosław Kurski przestrzega. Więc to jest powód, dla którego PiS nie ma nadwyżki w sondażach. I to jest rzecz, nad którą Jarosław Kaczyński powinien się naprawdę głęboko, głęboko zastanowić. Agnieszka, dlaczego nie ma tej nadwyżki? Znaczy ja myślę, że to jest za proste stwierdzenie, że gdyby ten brak nadwyżki w sondażach polegał wyłącznie na własnych wadach, to by oczywiście nasze życie polityczne wyglądało znacznie lepiej, ale niestety to nie jest takie proste, że to się tylko za te wady dostaje. Od pewnego czasu, od początku, od stycznia tego roku mamy taki do czynienia z taką nieprawdopodobną zupełnie kampanią przeciwko rządowi, który jeszcze właściwie mało co tam zrobił, ale już w każdej sprawie był krytykowany. Niesłychanie, a to niesłychanie intensywnie, to na takim poziomie, powiedziałabym, nie krytyki, tylko w ogóle odsądzanie od czci i wiary. To znaczy, że tam jest właściwie totalitaryzm się zbliża, autorytaryzm, będzie nie ma już koniec z demokracją i tak dalej. Ja sporo bywam na Zachodzie, więc wiem co, jak to przenika na Zachód i jak to potem powtarzają takie różne dziwne rzeczy mi, typu czy u nas jeszcze w ogóle jest jakakolwiek wolność mediów, no wiesz, no nie, już nie ma nic po prostu, no więc, znaczy to są często sprawy, sytuacje absurdalne. Natomiast jeśli chodzi o to, co brzmiało w ustach Jarosława Kaczyńskiego, to myślę, że jest ogromny problem przy tych dużych aparatach partyjnych, zarówno w Platformie zresztą, jak i w PiS-ie, żeby je utrzymać w przyzwoitych standardach. To jest bardzo skomplikowane, dlatego że z jednej strony no, jakoś trzeba tych ludzi utrzymać przy sobie, że tak powiem. Te aparaty są potrzebne do robienia chociażby kampanii politycznych. Nie zawsze są, wcale są takie chętne do tego, w zależności od sytuacji. A z drugiej strony one mają tendencję do deformowania się i do wyradzania się. No i niestety tutaj ja uważam, że jeden z największych wad, bo to też czytaliśmy, było kilka tekstów takich, to było i w Polityce, i Wojtek Mucha z Gazety Polskiej pisał o tym, znaczy takie ostrzegające, że panowie, momencik, chwileczkę, jeżeli będziecie mieli pomysł, że tu będziecie teraz my, to nie, to my jednak będziemy was tutaj ścigać. No i ja mam poczucie, że ze względu jednak na tą rozmiar zwycięstwa takie podejście jest bardzo zgubne, jest obecne w aparacie partyjnym. To znaczy, że a co tam, bo nas choćby potopi, walimy do przodu, kto nam tam podskoczy. To znaczy, bo ja wielokrotnie byłam pytana, co było na przykład inaczej w poprzedniej władzy, ja bym powiedziała tak, bardzo niewiele było inaczej, hipokryzji było więcej. Ale w gruncie rzeczy to dobrze, bo hipokryzja to oznacza, że ktoś sobie zdaje sprawę, że robi to, co nie powinien. Więc... Znaczy, hipokryzja jest dobra. Tak. No bo po prostu to oznacza, że ktoś sobie zdaje sprawę, że to tak nie powinno być na przykład. No i tu jest mnie najbardziej właśnie ten brak hipokryzji w niektórych sytuacjach i takiego znaczy, tradycyjnie zarysujemy różnice zdań, to znaczy jednak ograniczenie czy paraliż Trybunału Konstytucyjnego wbrew Konstytucji w moim odczuciu jest poszerzeniem nieprawnym władzy partii rządzącej, ale tu jak rozumiem się różnimy i to jest dla mnie kwestia fundamentalna, stąd atak na PiS i stąd brak efektu 500+, zresztą, który przecież powinien dać wzrost notowań partii rządzącej, jak sądzę, Rafał. Znaczy, co, między jesienią 2015 roku, kiedy odbyły się wybory parlamentarne, a jesienią 2018, kiedy odbędą się wybory samorządowe, no mamy w ogóle bezprzykładny okres w III Rzeczpospolitej, kiedy oto mamy 3 lata bez żadnych wyborów.
I w tym okresie realizuje się kadencja partii, która rządzi także po raz pierwszy w III Rzeczpospolitej samodzielnie, więc to praktycznie rzecz biorąc nie ma żadnych problemów z przepychaniem własnych propozycji, a jeżeli takie problemy ma, bo jedynym zabezpieczeniem jest Trybunał Konstytucyjny, no to wiemy, że że ta bariera ma zostać zniesiona. I w tej sytuacji oczywiste jest, że tony triumfalizmu, samozadowolenia, pewnego osiadania na laurach, to jest coś, co w sposób naturalny musi się rodzić w każdej organizacji i co oczywiście wpływa na rozprzęgnięcie, na brak dyscypliny. Ja sądzę, ja bym nie spodziewał się po Jarosławie Kaczyńskim, że on wyciągnie refleksję z tego, dlaczego nie ma tej nadwyżki. Ja podejrzewam, że on wie, dlaczego nadwyżki nie ma i zapewne kalkuluje to w sposób racjonalny. Znaczy, że brak tej nadwyżki wynika wprost z pewnej immanentnej cechy rządów Prawa i Sprawiedliwości, jego stosunku do standardu demokratycznego, takiego, jak to rozumieją społeczeństwa zachodnie i tamtejsza opinia publiczna, i to pewnie nie jest dla niego wielkim kłopotem. Dla niego, myślę, jest właśnie kłopotem to, że partia może mu się rozprzęgnąć, a żeby to wszystko dalej szło, to jednak trzeba ściągać cugle, tworzyć atmosferę zagrożenia, pewnego takiego quasi-rewolucyjnego wrzenia. Ja myślę, że to wystąpienie takiej logice było właśnie podporządkowane. Pozwól, tak, proszę, że nie to słucham, ale proszę, że po informacjach, ja oddam Ci po informacjach głos jeszcze w tej sprawie. To jest powtórka. Jeśli korzystamy z sieci wewnętrznej, należy zwrócić uwagę, czy konfiguracja firewalla pozwala na komunikację z portem. W tym przypadku należy również koniecznie zwrócić uwagę, czy połączenie, z którego korzystamy, nie odbywa się przez serwer proxy. Korzystanie z serwera proxy może uniemożliwić korzystanie. Spokojnie, poradzimy o technologiach. Jak nie przegapić nowych możliwości i jak zrobić to sprawnie i bezpiecznie. Krótko, konkretnie i na temat. Poradnie w TTFM. Od poniedziałku do piątku po 17.55. Zapraszam. Karolina Głowacka. Podłogą, żeby zrobić miejsce dla grobu Piusa 11. To jest powtórka. Dominika Wilowiejska, to jest dyskusja publicystów, studia Agnieszka Romaszewska, Guzy, szefowa telewizji Piusa, Grzegorz Soczyński, Gazeta Wyborcza i Rafał Kolki, Newsweek. Rozmawialiśmy o wczorajszych obradach Prawa i Sprawiedliwości i obiecałam Agnieszce Romaszewskiej jeszcze głos w tej sprawie. Tak, bo ja chciałam jednak votum separatum w sprawie tego, również ja osobiście, i tu chciałam zaznaczyć, jest moją opinię, ja osobiście uważam, że niezależnie od tego, czy to wygląda ładnie, czy brzydko, to co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o Trybunał, było jedynym, co mogło zrobić, żeby w ogóle było w stanie się ruszyć choć dwa kroki, w prawo lub w lewo. Więc absolutnie jestem o tym przekonana. Znaczy, jak wiadomo, z obserwacji życiowej, z poglądów tych facetów, którzy występują, z ich potem dalszego sposobu zachowania panów i generalnie, że się chciało zrobić na przykład reformę sądownictwa, która moim zdaniem jest konieczna, to coś z tym faktem trzeba było zrobić. Także to jest moje takie votum separatum tutaj, a jeśli chodzi o o sens wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, to ja myślę, że on jest, to jest dokładnie, bo ja pamiętam takie wystąpienie Tuska, jak on mówił, że będziemy tu ręce ucinać, bo znowu tutaj się, nie żebyście się nie zabierali za nie wiadomo, za nie swoje generalnie rzecz biorąc. Pamiętam doskonale takie kluby, gdzie on tam tak się srożył. To jest dosyć analogiczne, bo to po prostu jest problem z partią władzy. Jest bardzo poważny problem z partią władzy przy braku standardów. U nas nie funkcjonują albo bardzo słabo funkcjonują standardy społeczne, a tego się nie daje kodeksem karnym ani nakazem. Zresztą ludzie muszą albo uważać, że to trzeba robić, albo nie, albo mieć wstyd, albo nie mieć. I problem jest taki, że u nas dosyć w poprzek politycznego spektrum bardzo wielu ludzi wstydu nie ma w tej sprawie. Uważa, że to mamy, dobra, nie ma problemu. Także ja uważam, że to wystąpienie kierowało się właśnie dokładnie w tym kierunku.
Kaczyńskiego, znaczy, żeby jednak skłonić tych współpracowników do tego, żeby jednak ten wstyd mieli. Znaczy, ja też bym zgłosił votum separatum, od votum separatum, bo twierdzę, że to totalne zawłaszczanie państwa i ten bezwstyd. Wszystko to już pan wygłosił raz, więc nie, nie ja mówię o tylko raz w tej sprawie, ja nie ten jedyny raz. Nie mówiłem o tym, no jeszcze, ja, ale pan mnie przerywał. Bezwstyd, który chociażby obserwujemy teraz na dniach przy okazji nominacji dla pana Misiewicza, czy to nie jest... To przecież nie jest... Ja tam siedzę cicho przez pół godziny mniej więcej. Wiesz, nie oglądałam cię, nie mam pojęcia, wiesz... Ale poczekaj, dobrze, masz jeszcze 15 minut, proszę bardzo. Nie, spokojnie. Się, ale poczekajcie, rozmawiamy, udawało nam się rozmawiać w miarę pozytywnie, w tym sensie, że jakoś każdy dawał sobie głos, więc nie próbujmy teraz jakoś tego stracić, nazwijmy to w ten sposób. Wiadomo, jakie są różnice między nami dotyczące tego, jak Prawo i Sprawiedliwość przejmuje różne sfery życia. Gwoli jednak tym razem ja chciałam zapolemizować z Agnieszką. Otóż jeżeli chodzi o to, że Trybunał zakwestionowałby wszystkie reformy sądownictwa, no to jednak problem jest taki, że ja uważam, że niezawisłość sędziowska jest kluczowa. I mnie bardzo niepokoi to, że Andrzej Duda odmówił nominacji sędziów i tak się akurat złożyło, że są to sędziowie, którzy wydali wyroki niekorzystne dla Prawa i Sprawiedliwości, nie podał uzasadnienia, dlaczego tych sędziów nie powołał. Niemniej jednak to nie jest tak, że władza wykonawcza nie ma wpływu na sądownictwo, bo jednak to właśnie krytykowany przez ciebie Trybunał i ci wszyscy ludzie, których nie szanujesz, jak rozumiem, uzasadniali, że prezydent może odmówić nominacji sędziów. To nie jest tylko automatyczna jego decyzja i takie prawo ma. W związku z tym to nie jest tak, że sędziowskie środowisko jest kompletnie... Zależy, kogo szanuje, a kogo nie szanuje. To nie jest tylko dla wszystkich ludzi, których ty nie szanujesz, znaczy rozumiem, że tak zrozumiałam twoją wypowiedź o sędziach. Nie, ja uważam, że sytuacja sądownictwa po ostatnich 26 latach jest dramatyczna i trzeba z nią coś zrobić. Jest bardzo zła. Jestem przekonana, że jest to również, że jest to pewna kasta, która w tej chwili się zamknęła. Ja to zresztą mówiłam, ten argument podawałam wczoraj, ale jest sytuacja, jak jeżeli sędzia sądu rejonowego mówi w 5 godzinie spotkania sędziów bardzo ekskluzywnego dopiero, to świadczy o tym, jak ta kasta działa. I to, jak wyglądały nasze tak zwane rozliczenia w RP, to również świadczy o tym, jak ta kasta działała. To znaczy mówiłeś, no nie da się, trudno, no więc ja się z tym nie zgadzam. Musi się coś dać zrobić. Sprawiedliwość, wymiar jest sprawiedliwości. Słowo wymiar jest mniej ważne, słowo sprawiedliwość jest bardziej ważne. Nie do końca rozumiem swój zarzut, dlaczego to środowisko sędziowskie jest tak złe, bo rozumiem, że różne ono się komunikuje. Znaczy, nie rozumiem do końca, na czym polega twoja krytyka, bo to, że się zdarzają wyroki, które są niedobre, które należałoby podważyć, to oczywiście jest problem, ale i to trzeba nazywać po imieniu. I ci sędziowie zresztą ponosili rozmaite kary, takie przypadki były złe. Natomiast problem polega na tym, że samą wartością w sobie jest niezawisłość sędziów wobec władzy wykonawczej. I obawiam się, że reformy Prawa i Sprawiedliwości dążą do tego, żeby tę niezawisłość zakwestionować. Nie, sędziowie są niezawisłe. Przypomina sobie Amber Gold. Tak, ale sprawy Amber Gold rzeczywiście, jeśli chodzi o sędziów, tam zostały popełnione błędy. I to, że się popełnia błędy, no niestety trzeba piętnować i jak najbardziej poprawiać. Natomiast nie można niszczyć wartości w imię ataku na konkretnych sędziów, wartości, jaką jest niezawisłość sędziowska wobec władzy wykonawczej. To jest mój problem w tej sprawie. Obie macie rację, tak sądzę, dlatego że Dominika nie jest tak cudownie, dlatego że mocne krytyki pod adresem środowiska sędziowskiego wygłasza nie tylko PiS-a, na przykład profesor Ewa Łętowska, która powiedziała, że tak właśnie zdanie w Polsce sprawiedliwość trzeba sobie wyszarpać. Nie ma, znaczy to jest potwornie mocne. To jest bardzo mocne, zresztą ten wywiad uzasadniał tę krytykę, ona rozwija to już. Profesor Cioł, który ostatnio w Gazecie Wyborczej również bronił
wartości, o której ty mówisz, rzeczywiście bardzo istotne, również mówił o patologiach w środowisku sędziowskim i na przykład mówił o nieuczciwych adwokatach, którzy nie są w stanie się sami oczyścić, dlatego że korporacje mają ten problem, żeby się sami oczyścić. Więc jakby problemy, które diagnozuje Ziobro i PiS, są problemami realnymi. To nie jest wymyślone, że mamy cudowny wymiar sprawiedliwości, który już świetnie funkcjonuje. Nie chodzi o przewlekłość tylko i nie chodzi... bardziej chodzi o coś takiego, co Łękowska mówi, że, prawda, że jak w Polsce przychodzi obywatel do sądu, to jest robione wszystko, żeby go spuścić, żeby sobie poszedł. No. Prawda, to jest sprawa faceta, któremu komornik sprzedał traktor i sędzia mówi, no formalnie to jest wszystko w porządku, dlatego że traktor już został sprzedany, w związku z tym pańska skarga jest... To jest jeden przykład, ale on pokazuje, że takich przykładów jest bardzo wiele. Teraz można dyskutować, dlaczego tak się dzieje, bo sędziowie są przeciążeni i tak dalej, oczywiście, ale też jest problem z pewnym, jakby z pewną kastowością tego środowiska i na wszystkim. Teraz niestety kłopot z tym, co robi PiS, polega na tym, że wśród tych pomysłów są pomysły rozsądne, natomiast problem jest, kto to robi i po co to robi. No. I tutaj mamy, prawda, i tutaj mamy kłopot taki, że intencje tej władzy są, podejrzewamy, że takie są, ale też to, jak ta władza działa, potwierdza wszystkie nasze najgorsze obawy do tej pory, tak jak działała z Trybunałem. Problem polega na tym, że te intencje są nieczyste, a to znaczy, żeby przy okazji rozsądnych reform pochatnęcić i sobie tam powstawiać swoich oraz mieć nad tym kontrolę. No i tu jest kłopot. Rafał, czy jeszcze o sędziach chcesz się wypowiedzieć? Znaczy mi się w ogóle bardzo nie podoba taki sposób argumentowania, to Grzesiek mówi, że wcale nie jest tak, że w jednej sprawiedliwości jest w jakiejś cudownej kondycji i należy zmieniać. Nikt nie mówi, że cudownie jest. Znaczy, przypuszczalnie o żadnym obszarze naszego państwa nie można powiedzieć, ale to jest najważniejszy obszar. To jest bardzo ważny obszar, ale to jeszcze oczywiście jest. Mamy pewien system, który wymaga zmian. Tak? I to możemy powiedzieć o większości obszarów naszego państwa. Oczywiście operujemy często przez pryzmat nagłaśnianych, znanych, patologicznych przypadków, co buduje nasze wyobrażenia. Myślę, że trochę ten obraz przyczernia, ale tylko obraz samemu nasza rozpisuje przyczernia. Nie będę za to i nie będę za to domysły ginąć, bo też nie mam jakiegoś osobistego styku z wymiarem sprawiedliwości. Myślę, że ten, kto często ma, dysponuje bardziej wiarygodnym osądem sytuacji. Więc oczywiście coś należy zmienić. Zgodzę się z krytyką, że w środowisku sędziowskim istnieje kasta, bo kastowość jest generalnie, tak, elementem strukturalnym do każdej korporacji, która siłą rzeczy jest zarządzana wedle wewnątrz oligarchicznych reguł. Tylko, że to, co PiS proponuje, to jest próba zbudowania nowej kastowości, gdzie na szczycie hierarchii sędziowskiej znajdzie się zapewne, bo planów jeszcze nie znamy, czynny polityk, minister sprawiedliwości, Ziobro czy inny, nieważne. Znaczy tu nie widzę tutaj nic, co by wskazywało, że system, że ta kasta zostanie zdecentralizowana, rozbita, że będą przejrzyste hierarchie. Nie, będą polityczne kryteria selekcji do korporacji sędziowskiej. Jeżeli ktokolwiek potrafi przekonać mnie, że to wprowadzi przejrzyste reguły, to naprawdę stawiam skrzydłka łyżki. Ale uważam, że jest to niemożliwe. Słuchajcie, zostało nam mało czasu, ale krótkie wypowiedzi o programie Nowoczesnej, bo kolejna zapowiedź obniżki podatków wydana Nowoczesnej, bardzo zresztą radykalna, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firmy, jednocześnie utrzymanie programu 500+, likwidacja zawodowych przywilejów. Wszystko co dobre.
Znaczy, no, ja bym powiedział tak. Mamy populizm różnej maści i mamy też neoliberalny populizm, który wylewa się z wywiadów Leszka Balcerowiczem oraz z tego programu. Ja się bardzo cieszę, że Nowoczesna dostrzegła ważność spraw socjalnych. To znaczy, to trzeba jakby docenić, że tam są przedszkola, żłobki, taka troska o spójność społeczna, bo to jest... liberalizm, niestety ta spójność społeczna była przez długi czas niedostrzegana, a to jest, ta spójność społeczna jest wartością jak najbardziej liberalną i dbanie o tę spójność. Poprzez na przykład przedszkola i politykę społeczną. Natomiast jeżeli się z jednej strony mówi o różnych dobrach i o utrzymaniu 500+, a z drugiej strony mówi się o obniżaniu podatków i to o obniżaniu podatków dla najbogatszych, dlatego że stawka 18% ma spaść według programu Nowoczesnej do 16%, czyli o 2 punkty procentowe, natomiast dla najbogatszych stawka 30% ma spaść do 26%, czyli o 6 punktów procentowych. Czyli umownie najbogatszym się daje, prawda, kilkadziesiąt tysięcy i oni te pieniądze przeznaczą, nie wiem, wsadzą na oszczędności, przeznaczą na wsadzą do banku. Natomiast najbiedniejsi, którzy to chcą te pieniądze wydać, no ale nie takich oszczędności. Najbiedniejsi, którzy nie mogliby takie pieniądze wydać, dostają jakiś opłat. No i to jest to jest oczywiste, jest, że ponieważ Nowoczesna no nie ma żadnych szans na razie, żeby rządzić, w związku z tym mówić może wiele, to jest zawsze charakterystyczne w naszej polityce, że im dalej ktoś jest od rządzenia, tym więcej może powiedzieć, więc to jest to typowe, to znaczy, że naraz zrobimy i obniżymy i podwyższymy, struktury podwyższymy i podatki obniżymy i tak dalej, że to wszystko się dalej razem zmieści, więc no moim zdaniem to jest taki dosyć typowy manewr populistyczny. Wiadomo, że w Polsce jest teraz dosyć taka, znaczy, atmosfera jest dosyć prosocjalna, się obudziło po wielu latach, kilkudziesięciu latach jednak, że to może jednak coś trzeba inwestować w to społeczeństwo, no to teraz Nowoczesna też musi jakoś iść tym trybem, no a z kolei jak to zrobić, nie rezygnując ze swojego liberalnego programu. No to powiemy, że będziemy inwestować, ale jednocześnie obniżymy podatki. No i tego szczególnie w ogóle nie ma nic wspólnego z liberalizmem. Ostatnie zdanie, Rafał, bo musimy kończyć. No to oczywiście, że Nowoczesna wychwyciła to, co wisi dzisiaj w polskim powietrzu. Czy kiedy ktokolwiek odchodzi od pewnej ortodoksji w myśleniu, to jestem zadowolony i mnie to się podoba, tylko że tego nie należy pewnie przeceniać. No jeszcze wiele przed nami, to jest tylko taka pewna deklaracja moja i tyle. Rafał Kalugin, Grzegorz Kluczyński, Agnieszka Romaszewska-Guzy, bardzo wam dziękuję za dyskusję. Dominika Wielowiska, ja z Państwem się żegnam. Nasz program wydawała Karolina Opolska, realizował Adam Maciejewski. Za chwilę informacje Radia Tok FM, później Maciej Głogowski, magazyn EKG. To jest powtórka. To naprawdę jest ciekawe i tematy ciekawe. Radio Maria dużo